Witajcie. Pokazuję Wam, na jakim etapie jestem z tym odbiciem orlika. Jak widzicie, no, może się wydawać, że jest sporo tej pracy wykonanej, ale tak naprawdę odkąd postawiłam pierwszy krzyżyk aż do dzisiaj, to właściwie chyba powinnam mieć skończoną całą tą pracę. Tymczasem, jak widzicie, jest tutaj sporo zaległości i chyba muszę Wam powiedzieć, że ta czarna kanwa nie jest moją ulubioną kanwą. I dosyć mam duże opory, żeby zabrać się za tą pracę. Powiem Wam teraz kilka takich uwag, jak mi się pracuje tutaj na tej czarnej kanwie. Myślę, że dobrze zrobiłam, że zamieniłam tą kanwę z 16, którą pierwotnie planowałam zrobić, na 14, która była oryginalnie w tym zestawie. Ponieważ tak jak podejrzewałam, troszeczkę tutaj na tych jasnych polach ta czarna kanwa jednak przebija. Może to tak z daleka nie będzie źle wyglądać, ale jak się blisko patrzy, to troszeczkę widać, że te czarne takie części prześwitują tutaj między tymi krzyżykami. Tutaj, jeżeli chodzi o te inne fragmenty, gdzie są kolory ciemne, zwłaszcza te odcienie, no to już nie ma problemu, ta kanwa tutaj już nie ma znaczenia, ale tutaj na tych jasnych to jednak troszeczkę ją widać i przebija. Jeżeli chodzi o nici, również powiem Wam, że no tak, te nici nie są moimi ulubionymi. Tutaj w zestawie były podane nici Madeira i jednak taka uwaga do nich, nawet jeżeli biorę niezbyt długą nitkę, ale ona wielokrotnie tutaj przechodzi przez te pola kanwy i ociera się o dziurki, to robi się taka puchata. Z czasem zostają tutaj kłaczki i trzeba je wyciągać. Nie wiem, czy Wy też się spotykacie z takim zjawiskiem, że te nici się tak puszą na tej kanwie. Ja używam igłę o numerze 26. Kanwa jest 14, więc no i tak ma duże dosyć te dziurki. Może gdybym używała grubszą igłę, to może by tutaj ta nić mi się tak nie puszyła. Przy tej cieniutkiej igle, która dobrze mi leży w ręku i lubię z nią pracować, niezależnie jaki jest rozmiar tej kanwy, no to może dlatego ta nić mi się tak ociera o tą kanwę i dlatego się tak mechacie i puszy. No nie wiem, może macie jakieś sugestie i swoje przemyślenia i doświadczenia z takim zjawiskiem, kiedy ta nić... Wcześniej nie miałam właściwie takich problemów. Nawet jak inne prace robiłam, to ta nitka mi się tak jakoś nie puszyła na tej kanwie, a na tej tak jakoś mi się tak robi, że zostają te kłaczki. Także nie wiem, od czego to zależy. Muszę Wam powiedzieć, że tak jak tą część haftowałam chyba przez kilka tygodni, to tą wykonałam właściwie w ciągu jednego dnia, a to dlatego, że na ratunek przyszedł mi elektroniczny program Saga. Dzięki uprzejmości tutaj jednej z koleżanek z grupy facebookowej dostałam schemat tego odbicia orlika do Sagi. No i powiem Wam, że praca ruszyła z kopyta. To może jeszcze kilka uwag, z jakimi musiałam się zmierzyć wyzwaniami, jeżeli chodzi o przejście z takiego papierowego schematu na schemat elektroniczny. Jak widzicie, tutaj w programie Saga mam dwa razy ściągnięty ten wzór. Pierwszy to jest taki, na którym już pracuję, a drugi to taki, który jest no, jeszcze nieruszony i niezmieniony. Ponieważ chcę Wam pokazać parę rzeczy, z którymi tutaj trzeba się mierzyć, kiedy chcemy przejść z papierowego wzoru na elektroniczny. Jeżeli zaczynamy pracę tylko z elektronicznym wzorem, więc właściwie tutaj nie ma żadnych wyzwań, żadnych problemów, ale tak jak w moim przypadku, było kilka takich rzeczy i powiem Wam, o co chodzi. Więc po pierwsze, kiedy otwieramy ten wzór i spojrzymy sobie tutaj na numery nici, no to są tutaj zawarte numerki nici DMC, a my pracujemy na Madeirze, więc automatycznie już tutaj te numery nie pokrywają się, ale to jeszcze nie jest żaden problem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zwrócimy uwagę na symbole, które są tutaj zamieszczone w programie. Jeśli porównamy te symbole, które są w wersji papierowej, z tymi, które są w wersji elektronicznej, to oprócz tego, że zmieniona jest tu kolejność tych symboli, to również zmienione są symbole i różnią się od siebie. I znów, jeśli zaczynalibyśmy pracę tylko z elektronicznym tym wykresem, więc nie miałoby to żadnego znaczenia. Jeżeli, tak jak w moim przypadku, chcę móc swobodnie
przemieszczać się między tymi wzorami, czy w papierowej wersji, czy w elektronicznej, no to jednak muszę ujednolicić te symbole. I tak sobie zrobiłam i pokażę Wam teraz, które symbole wymagają zmiany. Tutaj zrobiłam sobie taki zrzut ekranu i tutaj są symbole, które wymagają korekty, a tutaj jest ta wersja taka niezmieniona. Możecie sobie porównać, które symbole tutaj trzeba zmienić. To jest pierwsza strona. Tutaj zobaczcie, jest druga strona. Tu są cztery symbole do poprawki, a tutaj jest trzecia strona. I tu również są cztery symbole do poprawki. Teraz powiem Wam, dlaczego w moim wypadku to jest takie ważne, żeby sobie ujednolicić te symbole. Jeżeli chodzi o nici, to zobaczcie, ja sobie tutaj ponaklejałam te symbole nici z papierowego schematu, więc żeby łatwiej mi było się poruszać między tymi kolorami, to wolę mieć te symbole w programie Saga takie właśnie jak na niciach. Wtedy łatwiej mi znaleźć dany kolor, zwłaszcza, że tutaj w Sadze nie ma podanych numerów. Jest inna kolejność nici niż ja mam tutaj, więc żeby nie tracić czasu na szukanie tych odpowiednich kolorów, to po prostu mam taki symbol i po tym symbolu mogę sobie go również znaleźć. To jest taka pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o te nici. I przy tej okazji warto wspomnieć, w jaki sposób zmieniamy taki symbol. Te osoby, które korzystają już z programu Saga, to na pewno mają to opanowane, a dla tych, które może nie korzystają, a chciałyby wiedzieć, jak to się robi, to powiem tak, że wystarczy tutaj kliknąć w boczną tutaj tą część. Pokazuje nam się taka tabelka, kolory, a w środku symbole. I mamy tutaj różne symbole, te, które są poszarzone, to są wykorzystywane, więc nie można już ich użyć drugi raz, ale te, które są czarne, możemy je dowolnie tutaj sobie korzystać z nich, wybierać i dopasować do swoich potrzeb. Jeżeli nie znajdziemy tutaj na tej liście, która nas interesuje, takiego symbolu, który jest nam potrzebny, wystarczy, że tutaj rozwiniemy tą dodatkową listę i tu mamy szereg różnych innych list tych symboli. I uwierzcie mi, jest ich tak dużo, że można sobie spokojnie znaleźć taki, który nas interesuje. Ok. Drugą sprawą jest to, że musiałam sobie znaleźć tutaj te wszystkie fragmenty, które już wyhaftowałam. I naniosłam je sobie tutaj w programie Saga, zobaczcie. I naprawdę doceniłam to, jak fajnie pracuje się z tym programem. Muszę Wam powiedzieć, że 500 krzyżyków to właściwie machnęłam nie wiem kiedy, w parę godzin. I tak mi się dobrze pracuje z tym tabletem. I myślę, że teraz ta praca lepiej mi pójdzie i szybciej będę i chętnie siadać do tej pracy. Także jeżeli chodzi o tą pracę, to myślę, że z programem Saga będzie mi szło dużo szybciej. Pokażę Wam w następnej odsłonie, ile mi się udało wykonać tej pracy już pracując z tabletem. W następnym etapie pokażę Wam, ile mi tej pracy przyrosło. Powiem Wam, jakie mam statystyki, jeżeli chodzi o haftowanie z tym programem Saga. Także no, zapraszam do oglądania następnego odcinka.